punktu widzenia Bydgoszczy natomiast mamy sytuację, w której z przykrością nie odnotowujemy żadnych sukcesów, to znaczy no, jedyne sukcesy to te, w których prezydent tudzież wojewoda otwierają inwestycje albo tak naprawdę inicjują inwestycje, na które znaleziono pieniądze zarządów premiera Mateusza Morawieckiego. I takie są fakty. Z dużych spraw CPK i cała koncepcja zmieniona na niekorzyść Bydgoszczy, terminal intermodalny zaorany. Jak słyszymy, także zaorana ma zostać fabryka obrabiarek do drewna. Także no, to są sukcesy w skali miasta.